Witam Was, kochani. Nie wiem, co jest dzisiaj. Tutaj obrazem. Ok, słuchajcie, jeżeli będzie coś nie tak z obrazem, to dajcie mi znać, bo tu widzę jakieś takie zrywania są. No nic, spróbujemy. Moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj temat dosyć kontrowersyjny, dla poniektórych. A więc temat tego live'u, czy chrześcijanka powinna nosić nakrycie głowy. Nie wiem, czy macie też takie zrywy obrazu, bo mi jakoś tutaj coś dziwnie działa. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Słuchajcie, no temat jest kontrowersyjny. Trochę dziwnie, że jest kontrowersyjny, bo nie powinien być. W związku z tym, kochani, dzisiaj skupimy się, tak jak wczoraj mówiłem o Wieczerzy Pańskiej i skupiliśmy się na 6 rozdziale Ewangelii Jana, by poznać całkowicie kontekst Jezusa, by słów Jego, by jeść Jego ciało, pić Jego krew. Tak, dzisiaj skupimy się na właśnie słowach apostoła Pawła, bo ten opis nakrycia głów przez kobiety jest tylko w jednym miejscu w Nowym Testamencie, właśnie w liście do Koryntian. Czy ma to jakieś znaczenie, że Paweł powiedział to do Koryntian? Oczywiście ma to dosyć duże znaczenie, o tym sobie powiemy. W związku z tym, kochani, jeżeli głównie wy siostry, bo ja jak gdyby tutaj robię to dla pewnej siostry, która chciałabym takie nauczanie, powiedzmy, zrobił, tak, w tym kontekście. I też jest takie pytanie, skoro coś jest kontrowersyjnego, czy należy to dotykać? Myślę, że tym bardziej. Myślę, że tym bardziej, dlatego że my jako chrześcijanie, nowonarodzeni, ci, którzy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, chcemy przecież dążyć do jedności, tak? Dążyć do jedności i być braćmi, tak? Nic nie powinno między nami powodować kości niezgody, poróżniać nas, pozostawiać miejsce diabłu, by w kwestie drugoplanowe mógł wkładać swego palucha zły i jak gdyby robić coraz większą dziurę przeciwko braciom jedności, a może naszej relacji z Bogiem. Także myślę, że jest to ważna kwestia. I oczywiście ja nie będę tutaj przedstawiał swojego widzimisię, jak ja to widzę, jak mi się wydaje. To nie jest ważne, co ja myślę, ale chciałbym całkowicie odnieść się do tej kwestii w sposób biblijny. Dlatego, siostro, jeżeli nakrywasz głowę, chcesz, to wysłuchaj. Jeżeli nie nakrywasz głowę, również wysłuchaj, bo jest to temat całkowicie neutralny, nie będzie tutaj bicia kijem po głowie, wyśmiewania, mówienia, że coś jest źle, czy tak, czy inaczej. Będziemy się rozważać, co na ten temat mówi Biblia. Na początku jednak, moi drodzy, obojętnie jak myślisz, kochana siostro, zwróć uwagę na znane nam słowa z listu do Rzymian. 8 rozdział, a wersety 1 i 2. W każdej kwestii powinniśmy o tych słowach pamiętać. Rzymian 8 rozdział, wersety 1 i 2. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. A więc to jest kwestia priorytetowa, kochani, którą powinniśmy zawsze analizować i tak do tego podchodzić. W związku z tym, kochani, nakrycie głowy przez kobiety. Ten fragment mamy opisany tylko w pierwszym liście do Koryntian, więc otwórzcie sobie, drodzy, bo dzisiaj będziemy bazować głównie na tym fragmencie, na tym rozdziale. A więc pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 3 do 16. Przeczytam całość, a potem rozbijemy sobie te wersety, a więc zbadamy kontekst, o co tak naprawdę chodzi. Zbadamy historię Koryntu, bo tak jak powiedziałem na początku, jest to bardzo ważne, dlaczego Paweł akurat powiedział to tylko dla Koryntian. Jeżeli nie wiesz, dlaczego, droga siostro albo bracie, no to się dzisiaj dowiesz. 1 Koryntian, 11 rozdział, wersety od 3 do 16. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje, z nakrytą głową hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje, z nienakrytą głową hańbi swoją głowę.
bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. A jeśli hambiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Kobieta zaś jest chwałą mężczyzny. Bo mężczyzna nie jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Mężczyzna bowiem nie został stworzony dla kobiety, ale kobieta dla mężczyzny. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. A jednak w Panu ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta jest mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czyż sama natura nie uczy nas, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Ja trochę tutaj za dużo słońca wpada. A jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. Warto też sobie wziąć do serca ten 16 werset. Ale jeśli ktoś wydaje się być kłótliwy, my takiego zwyczaju nie mamy, ani kościoły Boże. Myślę, że to są ważne, ważna rada w każdej kwestii, która powstaje jako kwestia sporna. No właśnie, moi drodzy, jak widzimy, kontekst całego fragmentu dotyczy uległości względem Bożego porządku oraz zależności każdego członka, i to zarówno mężczyzny, jak i kobiety, i poszczególnego zwierzchnictwa, zarówno w rodzinie, jak i w zborze. Wymienione więc w tym fragmencie nakrycie głowy kobiety użyte jest jako ilustracja pewnego porządku albo zależności i autorytetu samego Boga, posłuszeństwa względem Boga. Kluczowym wersetem, wydaje mi się, z tego fragmentu jest werset trzeci. Zobaczmy jeszcze raz 11 rozdział, a werset trzeci. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Nie wiem, czy to nie przeszkadza za bardzo, to słońce tutaj strasznie mnie już zaczyna oślepiać. Zmienimy troszkę może. O, myślę, że tak będzie trochę lepiej. Nie wiem do końca. Zobaczymy, może za chwilę zniknie. Dobrze. A więc jeszcze raz, przepraszam za to. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Pozostała część fragmentu odnosi się do zastosowania właśnie do tej prawdy, do tej zwierzchności, o której tutaj czytamy, do tego porządku, do tej hierarchii i głównego autorytetu, którym jest Bóg. Kolejność związana z autorytetem jest taka, że najpierw właśnie tak w tym opisie jest Bóg Ojciec, potem jest Bóg Syn, później jest mężczyzna lub mąż i kobieta, czy też żona, prawda? To właśnie zasłona lub nakrycie głowy wierzącej żony w Koryncie wskazywała, że podlega autorytetowi męża, a tym samym jest uległa w drodze prostej samemu Bogu. No właśnie, ale dlaczego mówię, że w Koryncie? Dlaczego apostoł Paweł mówił o nakrywaniu głowy przez kobiety tylko w zborze w Koryncie? Czy jest to przypadek? No okazuje się, moi drodzy, że nie. Bo widzicie, jeżeli rzeczywiście analizujemy kwestie sporne, analizujemy Biblię, powinniśmy zawsze wersety dane sprawdzić z kontekstem danego rozdziału, danej księgi, jak i całej Biblii. Ale takie kwestie właśnie jak nakrycie głowy również powinno być badane kulturowo. A więc dlaczego Paweł mówi tylko do Koryntian, co się działo wtedy w Koryncie i czy ma to jakikolwiek wpływ na te słowa i sytuację, że akurat Paweł mówił te słowa do Koryntian. No właśnie, otóż miasto Korynt posiadało świątynię Afrodyty. Afrodyta to grecka bogini miłości,
której złą sławą właśnie tej świątyni Afrodyty były praktyki rytualnej prostytucji, czyli były tak zwane prostytutki świątynne. No i co ciekawe, kobiety, które usługiwały w cudzysłowie w tej świątyni, jako owe świątynne prostytutki, miały ogolone głowy. Zatem w kulturze koryńskiej ogolona głowa kobiety wskazywała, że jest świątynną prostytutką, że jest no, kimś zhambionym, tak? Tym bardziej, jeżeli chodzi o zbory chrześcijańskie. Paweł mówi więc, bazując na znanym Koryntianom fakcie ogolonych na łyso prostytutek świątynnych, coś, co oni dobrze rozumieli, jak w przeciwieństwie do lokalnych okoliczności powinna zachowywać się kobieta w zborze. Pamiętajmy, że mówił to do kobiet w Koryncie, do sióstr w zborze koryńskim. Koryntian 11, rozdział 6, werset. Jeśli więc kobieta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże. No i zobaczcie, jak to było rozumiane, tak? Ogolona kobieta. A jeśli hambiące jest dla kobiety być ostrzyżoną lub ogoloną, niech nakrywa głowę. A więc jakiś tutaj sens zaczynamy już dostrzegać, że nie bez powodu Paweł napisał czy wypowiedział te słowa do Koryntian z racji na okoliczności, które oni dobrze znali. Wiedzieli, jaką hańbą kobiety jest łysa głowa w kontekście tego, co powiedziałem, jakie warunki tam panowały. A więc to był jeden ze sposobów, w jaki Kościół w Koryncie miał się wyróżniać od zepsutej kultury pogańskiej, jaka ich otaczała. Tutaj wersety od 14 do 17, ale drugi list do Koryntian, 6 rozdział. To tak potwierdzenie jeszcze pod innym względem, że rzeczywiście był tam kult obcych bogów, kult świątyń innych bogów i tak dalej. O tym mówił Paweł. Zobaczcie, w drugim liście do Koryntian, 6 rozdział, 14, 17, pomijając kwestię nakrywania głowy. Paweł pisze, nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem? Albo co za dział wierzącego z niewierzącym? A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Tak jak mówi Bóg, będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. No właśnie, słowa Pawła jednak nie nauczają, że kobieta ma, jeśli chodzi o nakrycie głowy i tak dalej, i tą całą hierarchię, że głową Chrystusa jest Bóg, głową mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna. Te słowa wcale nie nauczają, nie powinny być traktowane w kontekście, że kobieta ma mniejszą wartość od mężczyzny, tak? Bo również musielibyśmy powiedzieć, że Jezus Chrystus ma mniejszą wartość od swojego Boga Ojca na przykład, tak? Albo że kobieta ma być uległa względem każdego mężczyzny, tak? A więc nie chodziło Pawłowi o uprzedzenia kulturowe, jeżeli chodzi o pomniejszanie roli w społeczeństwie czy zborze kobiety. Wróćmy do tego pierwszego, do Koryntian 11 rozdziału, werset 11-12. A jednak w Panu, to są ważne słowa, ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Powtarzam, w Panu, a więc ktoś, kto jest w Chrystusie. Jak bowiem kobieta jest mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, lecz wszystko jest z Boga. Bardzo proste słowa, prawda? Zobaczmy teraz do kolejnych wersetów od 13 do 15. Osądźcie sami, czy wypada kobiecie modlić się do Boga bez nakrycia głowy? Czy sama natura nie uczy was, że gdy mężczyzna nosi długie włosy, przynosi mu to wstyd? Ale jeśli kobieta nosi długie włosy, przynosi jej to chwałę, gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. Czy, droga siostro, zwróciłaś kiedyś uwagę na te słowa? Tak? Gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. O czym jest tutaj mowa?
Otóż nakrycie, o którym mówi apostoł Paweł, może być zarówno ubraniem, może być chustą, może być kapeluszem, tak? Ale może się odnosić także do długości włosów kobiety i służyć jako zakrycie. Zakrycie czego? Zakrycie łysej głowy, jak sobie powiedzieliśmy, prawda? Paweł mówił, jeżeli to ogolona głowa dla kobiety byłaby hańbiąca z racji na okoliczności w Koryncie chociażby, to niech nakrywa swoją głowę. Ale tutaj czytamy, że włosy zostały kobiecie dane za okrycie. Długie włosy. Dla mężczyzny jest hańbą długi włos, dla kobiety długi włos służy jako okrycie. To są bardzo ważne wersety. Słuchajcie, ja nakreślam całą kwestię, byście rzeczywiście sami przeanalizowali te fragmenty i te słowa. A więc z tych wersetów wyraźnie wynika, że kobieta, która nosi długie włosy, wyraźnie wyróżnia się od mężczyzny i można ją łatwo odróżnić właśnie od mężczyzny, którego Paweł opisuje wcześniej, że powinien mieć krótkie włosy, bo mówi, że hańbą dla mężczyzny jest długie włosy. Tak? A więc Paweł znowu odnosi się do kultury koryńskiej, mówiąc, że w odróżnieniu do łysych, chociażby tych właśnie prostytutek świątynnych, które nie były podporządkowane hierarchii Bożej, tak? Gdy no właśnie, poczekajcie chwilę. Właśnie, gdy włosy chrześcijanki i żony były dłuższe niż jej męża, to wskazywało to na jej uległość względem właśnie tego autorytetu swojego męża, ale nie tylko męża, bo autorytetu również, jeśli chodzi o przewodnictwo mężczyzny w zborze. Role mężczyzny kobiety są stworzone przez Boga, aby zobrazować niesamowicie ważną kwestię. Duchową lekcję, która dotyczy uległości i podporządkowania Bożej woli i porządkowi, tak? A więc uległość w tej zasadzie, w tych opisach, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, właśnie okazuje podporządkowanie się samemu Bogu. No i wszystko ładnie i pięknie powiemy. Wydawałoby się, że kwestia została wyjaśniona, bo chodzi tutaj o jakieś, rozumiecie, kulturowe rzeczy, właśnie łyse, golone na łyso, prostytutki świątynne, a więc by na to wskazać uwagę, by się od tego odróżniać. Kobieta też powinna być uległa w stosunku do mężczyzny, nosić długie włosy, to jest okryciem jej głowy, mężczyzna krótkie i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie, nie byłoby kwestii, gdyby nie werset 10. Zobaczmy do tego wersetu, 11 rozdział, a werset 10. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zobaczcie, kobieta powinna mieć na głowie znak władzy ze względu nie tylko na mężczyznę, nie tylko na męża, ale ze względu na aniołów. Jak tą kwestię wytłumaczyć? A więc, kochani, zobaczmy, że nie chodzi tutaj tylko o właśnie respektowanie hierarchii męża przez żonę, jego przewodnictwo w rodzinie albo przewodnictwo mężczyzny w zborze, tak? Ale również z racji na obserwujących aniołów. Z jakiego powodu tak ważne jest dla aniołów, by kobieta miała zakrytą głowę? I przypominam, to zakrycie głowy Paweł opisuje również jako długie włosy kobiety. Pamiętacie, zwróciłem na ten kontekst uwagę. Zobaczmy do pierwszego Piotra. List pierwszego Piotra. Pierwszy rozdział, a 12 werset. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy, wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie, już to odsłonie będzie jaśniej. Te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Także jak widzimy, Boża relacja z ludźmi, to jak Bóg traktuje ludzi, jak ludzie są posłuszni temu, co mówi Bóg, jak Bóg reaguje na to wszystko, jest obserwowane przez aniołów, którzy przecież same są, tak? Aniołowie sami są ulegli Bogu. Wiemy, że 1/3 jest powiedziana
została strącona, czy strącił szatan, a więc 1/3 aniołów przyłączyła się do buntu szatana. Także oni obserwują wszystko bardzo bacznie i uważnie. I również takie uniżenie jest ważne dla samych aniołów. Uległość kobiety zatem względem Bożego autorytetu jest przykładem nie tylko dla nas wszystkich, ale i dla aniołów. Święte anioły, które są doskonale uległe względem Boga, oczekują, że my jako naśladowcy Chrystusa także będziemy to robić. Jednakże pamiętajmy, że prawdziwa kwestia uniżenia, i to jest ważne, by teraz to powiedzieć, no bo powiesz, no dobrze, to była tam kwestia kulturalna, prostytutki ogolone na łyso, świątynne, odróżnienie od tego, porządek zwierzchnictwa Bożego nad kobietą mężczyzna, nad mężczyzną Chrystus, nad Chrystusem Bóg, wszystko ładnie. I tutaj uniżenie jednak ze względu na aniołów, a więc powinnam jednak nosić to nakrycie głowy. I tutaj jeszcze raz przypominam, że nakryciem głowy może być długi włos. Bardzo wyraźnie o tym powiedzieliśmy, ale pamiętajmy, że to, co obserwuje u nas Bóg i to, co obserwują u nas aniołowie, to tak naprawdę uniżenie, czy uniżenie jako stan serca, a nie to, co znajduje się na głowę. No bo przecież, zobaczcie, logiczną rzeczą jest to, czy tylko aniołowie będą patrzeć, czy kobieta ma nakrycie głowy. Siostra może nosić nakrycie głowy, na przykład jakąś chustę zgodnie z zaleceniem Pawła tutaj do zboru w Koryncie, ale sercem może nie być uległo ani Bogu, ani mężowi, ani zwierzchnictwu mężczyzny zboże. Czy się z tym zgodzisz? A więc na co patrzą aniołowie? Na co patrzy Bóg? Bardzo często mamy napisane, że patrzy Bóg na serce, patrzy na uległość. A więc to nie jest jedyny znak. Aniołowie nie są głupi, którzy patrzą na to, aha, ma nakrycie głowy, ale no w domu robi co chce, tak? Nie jest podporządkowana mężowi ani zboże, ani nigdzie nie traktuje go jako swoją głowę. A więc rozumiecie, jest to wtedy pusty znak. Jest to tak, jak właśnie wielu ludzi czyni uczynkowość, tak? A więc obchodzą sabat, chodzą do kościoła katolicy i myślą, że w tym jest zbawienie. Tak samo świadkowie Jehowy myślą, że w spełnianiu chodzenia na zebrania, głoszeniu do domu, że w tym jest ich zbawienie. Tak? To są puste rzeczy, bo robiąc to wszystko możesz być złym człowiekiem, możesz grzeszyć, nie liczyć się z żadnym autorytetem i wszystkim innym, co opisuje nam Bóg w Biblii, tak? A więc samo nakrycie głowy tutaj jest pustym znakiem, jeżeli tak naprawdę nie ma uniżenia w sercu, jeżeli kobieta rzeczywiście tej hierarchii nie rozumie w swoim sercu, nie jest posłuszna, tak samo jak i mężczyzna, bo ten rodzaj zwierzchnictwa dotyczy nas wszystkich, prawda? No właśnie, według Efezjan, jak sobie zaraz przeczytamy, żona uległa przewodnictwu męża, jest tak naprawdę uległa kierownictwu Boga. To nie chodzi o samo nakrycie głowy. Musicie to naprawdę znowu duchowo zmierzyć, tak? Duchowo trzeba to odczytać. Zobaczmy ten list do Efezjan, 5 rozdział. Efezjan, 5 rozdział, wersety od 22 do 24. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak Panu. Tu nie ma mowy o żadnym nakryciu głowy, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Tak jak mówię, jedynie w tym liście do Koryntian jest powiedziane o nakryciu głowy i nie bez powodu. Wszędzie mamy powiedziane indziej, jeżeli jest mowa o kobiecie, żonie, że jej głową jest mąż i powinna mu być poddana tak jak Panu, tak? A więc tak naprawdę to poddanie nie jest głównie w stosunku do męża, ale w stosunku do Boga, który owe prawo daje. W ten sposób jestem posłuszny Bogu. Tak? Jeżeli ja dzisiaj stawiam też na pierwszym miejscu Jezusa Chrystusa, to o Nim głoszę, mówię, że w Nim jest zbawienie, że On jest Panem, On jest Królem. No to komu tak naprawdę jestem posłuszny? Jestem posłuszny Bogu Ojcu. To jest ta sama zasada, słuchajcie, ta sama zasada zwierzchnictwa dotyczy każdego z nas. Bez względu na to, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą.
Myślę, że ważne jest jeszcze, by zwrócić uwagę na rodzaj czynności, o której mówi apostoł Paweł w kontekście właśnie nakrywania głowy przez kobietę. Pamiętajmy też o tym jeszcze raz, że Paweł odnosi się również do długich włosów u kobiety jako zakrycie jej głowy, gołej głowy, jako zakrycie. Tak? Zwróćcie uwagę na tą rzecz. Ale zobaczmy, wróćmy znowu do pierwszego listu do Koryntian. 11 rozdział, wersety 4 i 5. Każdy mężczyzna, gdy się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, gdy się modli, zwróćcie na to uwagę, w jakich okolicznościach Paweł mówi, że kobieta powinna mieć nakrycie głowy. Każda kobieta, gdy się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. Zwróćcie uwagę na kontekst zawsze. W jakim kontekście Paweł mówi, czy ktokolwiek dane słowa mówi tutaj, więc o czym? Chodzi więc o publiczne, bo jeżeli ty się przecież jako kobieta w domu modlisz, no to ty nie musisz przed nikim nakrywać głowę, tak? Tam nie ma męża twojego, jeżeli jesteś na przykład sama, tak? Chodzi więc tu o publiczne zwracanie się do Boga w modlitwie, w imieniu na przykład zboru, kiedy na przykład, no nie wiem, żaden mężczyzna nie jest osiągalny z jakichś powodów, tak? Albo prorokowanie. A więc publiczne zwracanie się do Boga w modlitwie i prorokowanie. Tak więc czy Paweł sugerował, że kobieta powinna mieć nakrytą głowę zawsze? No nie. Z tych słów bardzo wyraźnie wynika, kiedy kobieta powinna mieć nakrytą głowę i ze względu na co, dlaczego, a również co jest jej, jeszcze raz powtórzę, nakryciem głowy. Jak wiemy, przywilej nauczania zboże, jak i w rodzinie, chrześcijańskiej rodzinie, tak, dano mężczyźnie. Tak, musimy się zgodzić tutaj pod tym względem z Biblią, chociaż w niektórych zborach jest to łamane. Ja się do tego nie odniosę, nie jest to temat, który teraz omawiam, ale ja przedstawię warunek czy hierarchię, którą sam Jezus Chrystus czy Bóg dał nam w zborach. Zobaczmy chociażby do pierwszego listu do Tymoteusza. Drugi rozdział, wersety od 11 do 14. I tu zobaczmy znowu rolę kobiety. I oczywiście pamiętajcie jeszcze raz, jak wspomniałem, to wcale nie znaczy, że kobieta jest poniżana. To wcale nie znaczy, że kobieta jest poniżana. Kobieta jest równa z mężczyzną. Czytaliśmy o tym w Panu. Ale jest pewna hierarchia, jest pewien porządek, tak? Tak samo jak Chrystus, czytam, jest podporządkowany swojemu Ojcu, chociaż jest mu równy, tak? Zawsze jest pewna hierarchia, pewien porządek. Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ani chaosu, ale Bogiem porządku. Pierwszy Tymoteusza, jeszcze raz, drugi rozdział od 11 do 14. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości, bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. No właśnie, a teraz wróćmy do pierwszego listu Koryntian znowu, 11 rozdział, a werset 3. Nie ulega wątpliwości, że przewodnictwo w kościele, w zborze, tak, jako pastor, jako nauczyciel, ta rola jest przez Boga wyznaczona w zborze dla mężczyzny. Mówimy jednak o pewnych okolicznościach, w których może się znaleźć kobieta, że ona, tylko ona może posłużyć modlitwą albo prorokuje publicznie. Wtedy znak jej uległości jest nakrycie głowy. Ale jeszcze raz, czy ona osądzi, że nakryciem głowy jest chusta, czy ona osądzi, że według słów Pawła nakryciem głowy są długie włosy, jest tylko w jej gestii. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze, bo o tym mamy napisane w słowach i w kontekście słów apostoła Pawła. 1 Koryntian 11:3. Lecz boję się, by czasem, tak jak wąż, swoją przebiegłością szukał Ewę. Przepraszam, mam drugi list do Koryntian. Dobrze, pierwszy list do Koryntian 11:3. Lecz chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna, a głową Chrystusa Bóg. Tak więc Bóg postanowił, by zarówno zboże, jak i w chrześcijańskiej rodzinie głową był
mężczyzna, tak? Gdyby więc żona, czy po prostu kobieta, wykonywała jakieś zadania zlecone przez Boga mężczyźnie, nie ukazując, że uznaje jego władzę, okazywałaby, czy okrywałaby mężczyznę hańbą, tak? W ten sposób. Gdzieś tu był ten werset, ale myślę, że sobie znajdziecie. Okej, okay. Dlatego według Biblii w takich sytuacjach, ze względu na samego Boga, męża czy zwierzchnictwa męskiego w zborze, tak? Czy też aniołów, kobieta powinna na znak uznania owego ustanowionego przez Boga zwierzchnictwa nosić zakrycie głowy, ale jeszcze raz powtarzam, zakrycie może być materiał, ale zakrycie mogą być również długie włosy kobiety. Okej, okay, słuchajcie, ta kwestia nie jest trudna do wytłumaczenia, nie powinna być długa, nie powinno się tworzyć jakichś dodatkowych tutaj, słuchajcie, podchwytliwych wyjaśnień, głębi w tym wszystkim. Przedstawiłem wam wyraźnie historię Koryntu, co się tam działo, jeśli chodzi o ogolone kobiety, czym one się zajmowały. A więc dla Koryntian ogolona kobieta przynosiła hańbę. Paweł mówił, że przy modlitwie prorokowaniu kobieta powinna mieć zakrytą głowę, ale mówił też, że tak jak dla mężczyzny długi włos jest hańbą, tak długi włos kobiety jest tak tym zakryciem również. A więc tutaj jeszcze raz powtarzam, jest to kwestia duchowa. Jest to kwestia duchowa. A więc podsumowując słowa apostoła Pawła w związku z nakryciem głowy przez kobietę, ma zarówno wymiar obyczajowy, a więc tak sobie powiedzieliśmy, co się działo w Koryncie, ale też podkreśla rolę uznania przewodnictwa mężczyzny, zarówno w zborze, jak i w rodzinie. Mamy wiele wersetów i naprawdę możecie sobie to wszystko znaleźć, jeśli chodzi o przewodnictwo mężczyzny w zborze, a rolę kobiety, nie poniżając przy tym samej kobiety. We współczesnej kulturze, moi drodzy, nie dostrzegamy czy nie postrzegamy już nakrycia głowy u kobiet jako znaku jej uległości, tak? W większości współczesnych społeczeństw chusty czy kapelusze są tylko modnymi dodatkami i niczym więcej. Dzisiaj chrześcijanka może nadal nosić nakrycie głowy jako znak swojej uległości względem męża, względem Boga, względem aniołów i powinna być za to respektowana, ale nie musi absolutnie tego czynić. Jeżeli uznasz, kochana siostro, duchowo, że tak powinnam nosić nakrycie głowy, że tak moje sumienie się czuje dobrze, że tak jak to odnoszę, to tak to, kochana, czyń. Nikt nie powinien cię za to ani dyskryminować, ani wyśmiewać, ani mówić ci, że czynisz coś, co już przeszło. Jednakże, kochana siostro, jeżeli nie nosisz i nie nosiłaś nigdy nakrycia głowy, również jest to stosowne. Paweł mówi o tym, że długi włos u kobiety jest zakryciem jej głowy. To nakrycie głowy jest zakryciem łysej głowy, która jest hańbą dla kobiety. Więc przeanalizujmy to, kochane siostry, przeanalizujmy to wszystko w wymiarze duchowym. Jest to kwestia, kochana siostro, dla ciebie osobiście. Tak jak mówię, pamiętajmy przykład, który czytałem na początku, Rzymian 8, rozdział 1, 2, że w Chrystusie Jezusie, w Panu nie ma potępienia. Tak? Są to rzeczy drugoplanowe, jednakże omawianie tego jest, myślę, też potrzebne, bo powoduje to niepotrzebne spory. Z Bogiem mogą się, i na pewno no, znam takie przykłady, potrafiły się rozpaść przez to, bo jedni mówili, że kobieta musi mieć nakrycie głowy, drudzy mówili, że nie musi. Do dzisiaj są starcia na ten temat. Niepotrzebnie, moi drodzy, absolutnie niepotrzebnie. Jesteśmy pobudzeni i powołani do jedności. Te sprawy naprawdę nie są trudne, je naprawdę trzeba solidnie przeanalizować, by dojść do osobistych wniosków, kochani. Jest to całkowicie osobisty wybór, a nie wymagany znak duchowości przed kimkolwiek, przed Bogiem, aniołami czy też ludźmi, gdyż najważniejsze jest uniżenie w sercu. Najważniejsze jest to, jak ty to w swoim życiu, droga siostro,
przestrzegasz, jeśli chodzi o uniżenie w stosunku do męża, jego przewodnictwa w rodzinie, przewodnictwa mężczyzny zboże oraz samego Chrystusa, jak i Boga. Tak jak sobie powiedzieliśmy, prawdziwa kwestia dotyczy postawy serca, uległości, posłuszeństwa autorytetowi mężczyzny jak Panu. Jak Panu. Bogu zależy bardziej na postawie serca, aniżeli nakryciu głowy jakimkolwiek materiałem. Moi kochani, to tyle z mojej strony. Materiał nie jest długi, tak mówię, żeby go wałkować. Jeżeli macie, czy miałyście, kochane siostry, z tym problem, proszę was, przeanalizujcie sobie ten list do Koryntian. Każdy werset z modlitwą, z Bogiem przeanalizujcie. Przeanalizujcie to, co powiedziałem, sprawdźcie sobie, jeżeli chcecie historycznie, chociażby na Google, co się działo w Koryncie, jeśli chodzi o te ogolone kobiety, które były świątynnymi prostytutkami i tak dalej. Wszystko to biorąc pod uwagę, rzeczywiście pytajcie Pana, jak macie czynić. Dążmy jeszcze raz do jedności, nie do podziałów, gdyż to wszystko jest nam podane, jest nam napisane nie po to, by nas poróżnić, ale złączyć, kochani. Dziękuję wam za obecność, za wysłuchanie. Błogosławię was, kochani, jak zawsze w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i pozostańcie w Jego łasce na zawsze.